tworzyć i edytować playlisty na YouTubie oraz co to jest zwiastun kanału. O tym opowiem Wam w dzisiejszym filmie. Cześć, z tej strony Edyta i witam na moim kanale. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tworzeniem playlisty oraz pokażę Wam, w jaki sposób dodać zwiastun kanału, który jest dość popularną funkcją na YouTubie. Tak więc zaczynajmy. Na początek przechodzimy na nasz kanał, a następnie klikamy Dostosuj kanał. Przenosimy się do YouTube Studio i tu mamy takie trzy kategorie: układ, marka, podstawowe informacje. W ostatnim filmie pokazałam Wam, jak wypełnić zakładkę podstawowe informacje, natomiast w dzisiejszym zajmiemy się tą pierwszą zakładką układ. I mamy tu takie dwie podkategorie: wyróżniony film oraz polecane sekcje. Sekcje, czyli playlisty. I tu właśnie możemy sobie stworzyć playlistę, możemy ją edytować, możemy ją usunąć. Z defaultu mamy taką pierwszą playlistę, przesłane pliki, do której trafiają wszystkie filmy, które dodaliśmy na YouTube'a. Natomiast możemy tutaj utworzyć też osobną playlistę. I teraz, aby dodać playlistę, naciskamy Dodaj sekcję. I teraz mamy takie różne opcje. Możemy dodać playlistę popularne filmy na przykład, teraz na żywo, jedna playlista, utworzone playlisty, wiele, subskrypcje, polecane kanały. Te playlisty, które tu są wymienione, jedna, utworzone playlisty, wiele playlist, te tworzymy podczas dodawania filmu na YouTube'a. Natomiast do tego jeszcze dojdziemy, pokażę Wam to, gdy będziemy dodawać film na YouTube. Tak, żeby było wszystko po kolei. W związku z czym teraz sobie dodamy inną playlistę, popularne filmy, i ona się utworzyła automatycznie, ma opis popularne filmy. Nie można zmienić opisu tej playlisty. Opisy możemy zmieniać tylko przy tych playlistach, które samodzielnie tworzyliśmy. Ta jest jakby automatycznie zrobiona przez YouTube'a i do tej sekcji trafiają wszystkie filmy, które są popularne na naszym kanale, które zdobyły najwięcej wyświetleń. Ponieważ ja mam jeden film, w związku z czym ten jeden film trafił do tej kategorii. I teraz mamy już dwie playlisty na naszym kanale. Mamy przesłane pliki oraz popularne filmy. Jeśli chcemy, aby ta sekcja, ta playlista znalazła się na samej górze, to chwytamy za te dwa paseczki i przeciągamy do góry. I zapisujemy wszystko, klikając Opublikuj. Przechodzimy teraz na mój kanał, odświeżamy i zobaczcie, że pojawiły się dwie playlisty. Tak to wygląda u mnie, ponieważ mam tylko jeden film. Ale zobaczmy, jak to wygląda u większych youtuberów. Robimy tych, na których patrzyliśmy ostatnim razem, czyli na początek mamy Wersow i ona ma na początek przesłane filmy kategorie, następnie ma odnośnik do Freeza, czyli tu wykorzystała tą opcję polecane kanały. Zobaczmy następną osobę, Blołek. On ma już więcej kategorii, ma przesłane filmy, ma lifehack, ma jedzenie, a następnie również poleca kanał, tym razem swój. Zobaczmy, co jest u MrBeasta. MrBeast również ma kilka kategorii, ma przesłane filmy, ma popularne, następnie ma odnośnik do swoich pozostałych kanałów, ponieważ ma ich kilka. Już ostatni kanał to Think Media i tu również mamy kilka playlist, mamy przesłane filmy, następnie mamy odnośnik do ich innego kanału, następnie mamy playlistę How to Create a YouTube Channel i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, są różne kategorie, każda ładnie opisana, więc tyle by było w temacie playlist. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was zrozumiałe. A teraz przechodzimy do tej wcześniejszej podkategorii, czyli wyróżnione film. I tu mamy dwie możliwości: zwiastun kanału dla osób, które jeszcze nie subskrybują Twojego kanału, oraz polecany film dla powracających subskrybentów. YouTube bardzo fajnie podzielił te dwie rzeczy, tak aby móc inny film dać osobom, które nas nie subskrybują, oraz inny film dla osób, które nas subskrybują. Zwiastun kanału to taki krótki film, może minutkę, dwie, w którym możemy opowiedzieć, czym się zajmuje nasz kanał, kim jesteśmy, co publikujemy i dlaczego, tak aby osoby, które odwiedzają nasz kanał po raz pierwszy, mogły nas lepiej poznać, dowiedzieć się, o czym właśnie nagrywamy, to i chętniej może nacisnąć ten przycisk subskrybuj. I teraz pokażę Wam, o co tu chodzi. Wchodzimy znowu na te popularne kanały, na początek Wersow. Wersow nie ma takiego zwiastunu. Wchodzimy na Blołka, Blołek ma zwiastun. I to jest właśnie ten film, który mamy tu na samej górze. On pojawia się właśnie przed playlistami. Mamy bardzo duże okienko, ono uruchamia się automatycznie po tym, jak ktoś wchodzi na nasz kanał. I tu na przykład Blołek promuje film sprzed 4 miesięcy. Wchodzimy na MrBeasta. MrBeast również ma taki zwiastun i ma tu film, który dodał 2 tygodnie temu i w jego przypadku jest to najnowszy film, ponieważ mamy tu playlistę przesłane filmy i widzimy, że najnowszy film właśnie był 2 tygodnie temu i to jest ten sam film. Więc MrBeast po prostu promuje swój najnowszy film. I jeszcze sprawdźmy Think Media. I Think Media również mają taki zwiastun sprzed 2 lat. Jak widzicie, warto tak promować te filmy, ponieważ ten ma ponad 2 miliony wyświetleń, co w porównaniu do ich pozostałych filmów no jest dużą różnicą. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób dać taki film. Jeśli chodzi o sam zwiastun, to w jednym z kolejnych filmów będziemy taki zwiastun tworzyć. Pokażę Wam, co w takim filmie powinno się znaleźć, jakie informacje, jak go zrobić, jak go dodać. A teraz wykorzystamy te filmy, które są na moim kanale, a jest tylko jedno wideo w tym momencie. Więc mamy tu taki przycisk dodaj i teraz możemy właśnie dodać jeden z naszych filmów. Ja mam tylko jeden, w związku z czym wybiorę ten właśnie i dla osób powracających, subskrybentów również wybiorę ten sam, ponieważ mam na ten moment tylko jeden film. I teraz naciskam opublikuj, przechodzę na mój kanał, odświeżam i jak widzicie pojawił się nasz zwiastun, a poniżej mamy playlistę, więc ten kanał już dużo lepiej wygląda, bardziej profesjonalnie, ponieważ mamy te wszystkie funkcje włączone. Na dziś to tyle, a w następnym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zrobić baner i logo, tym samym kończąc optymalizację naszego kanału. Tak więc do zobaczenia!